Czwartek, pierwszy tydzień adwentu. Zapraszam na kolejny odcinek Słowo Ciałem. Muzyka Dzisiejsza Ewangelia przytacza przypowieść Pana Jezusa o dobrej i złej budowie. Jeden z ludzi zbudował swój dom na skale, a drugi na piasku. Gdy przyszła nawałnica, dom pierwszego się ostał, a dom drugiego zbudowany na piasku runął i upadek jego był uwielki. Piękna jest puenta tej przypowieści. Jezus mówi tak, że ten, który buduje na skale, to człowiek, który słucha słowa Bożego i wypełnia je, a ten, który buduje na piasku, to również słuchający słowa, ale nie wypełniający je. Zauważcie, że w obu przypadkach mamy do czynienia z słuchaczami słowa, a więc możemy powiedzieć z chrześcijanami. Ta przypowieść jest do nas, uczniów Jezusa. My mamy czasem taką skłonność, że jesteśmy bierni w słuchaniu. Słyszymy, ale tak jakby jednym uchem wpadało, drugim wypadało, serce jednak pozostaje nieporuszone. Nie przekładamy słowa, które usłyszeliśmy, na konkret naszego życia. A przecież słowo ma się stać w nas ciałem. Mamy je wypełniać swoim życiem. Gdy myślę o tej dobrej i złej budowie, gdzieś przed oczyma wyobraźni staje mi kościółek w Trzęsaczu nad Polskim Morzem. A właściwie ta jedna ściana tego kościoła, ponieważ większość budowli została pochłonięta przez morze. Ostała się tylko jedna ściana na klifie. Zobaczcie, jeśli. Potęga, jaką jest żywioł Morza, pochłania nawet budowlę Kościoła, to również potęga zła, yy, która panoszy się w świecie, może zniszczyć nasz domowy Kościół, może zachwiać bardzo mocno albo nawet zniszczyć naszą wiarę. Oczywiście. Jezus powiedział, że Kościół jako kościół powszechny jest zbudowany na wierze Piotra, na mocnym fundamencie, dlatego bramy piekielne Go nie przemogą? To jest budowla utwierdzona na skalę, ale jednak my, członkowie Kościoła, możemy niestety w tej walce polec. Nasza wiara może się rozpaść, jeżeli nie zostanie zbudowana na mocnym fundamencie. Jaki to fundament? Fundament słowa. Na Słowie Bożym mamy się oprzeć, ale nie tylko w taki sposób, że słuchamy, ale w taki, że wypełniamy, swoje, że wypełniamy Słowo Boże swoim życiem. Żyjemy konkretnie Ewangelią. Każdego dnia na nowo podejmujemy ten wysiłek. Dlatego dzisiaj zadanie będzie bardzo proste. Proszę, zrób taki dobry rachunek sumienia. I zastanów się nad tym, czy wypełniasz Słowo Boże swoim życiem, czy przykazania Boże są dla Ciebie konkretnymi drogowskazami, czy też może niektóre z nich stały się dla Ciebie bardziej obojętne. Przyjrzyj się także swojemu stosunkowi do Słowa Bożego, do czytania Pisma Świętego, Ewangelii. Czy rzeczywiście starasz się wcielać w życie to, co usłyszysz? Czy chcesz żyć radykalnie? Niech ten dzisiejszy rachunek sumienia będzie może dla Ciebie pewnym wstępem do dobrej spowiedzi przedświątecznej. Na ten kolejny dzień Adwentu niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Słowo staje się ciałem w Twoim życiu.